Witajcie moi drodzy, z tej strony Skorpi, witam was w 39 odcinku z Assassin's Creed Unity. Okej, ostatni odcinku żeśmy zrobili ze dwa misje, z tego jedna misja była jako dodatek DLC za punkty Unis, które żem zakupił w Uplay. No i wykonałem tą misję, owszem, była troszeczkę, jak to było widać, trudne i wymagające. Oczywiście trudniejsze od poprzedniego. Ale dobra, mniejsza z tym. Na razie mam gdzieś te szczeliny, chociaż szczerze mówiąc, no mógłbym je też równie dobrze wykonać. Ale sobie odpuszczamy na razie. Gdzie jeszcze nam w ogóle pozostały misje, bo tak się zastanawiam. Może gdzieś jeszcze jest coś do wykonania, my po prostu o tym świadomie nie wiemy. Tu już powinniśmy mieć właściwie wykonany punkt kontrolny, ale jako że żeśmy tu nie sięgnęli, no to żeśmy szansę stracili na to. Szukam i szukam. I będę szukał, dopóki nie znajdę. Ale tak myślę, że nam ostatnia taka misja konkretna poziomu czwartego została nam tutaj. I innej nie widziałem już. 700 metrów, to się powspinamy. Oczywiście przed nagraniem wyłączyłem kilka programów i przeglądarki, żeby mi się nie przymulało, bo to jednak to powoduje to, że właśnie po prostu mi spadają FPS-y. Więc następny raz muszę pamiętać, żeby wyłączyć parę programów, żeby mi to nie zamulało. A lagi i tak będę co jakiś czas miał, bo to wiecie, jeszcze optymalizacja graficzna nie jest w 100% sprawna. Ale jest powód do płaczu i do tragedii. Właśnie, mamy złodzieja. I ładnie się poderwało. Dzisiaj jestem w takim pół humorze, no bo miałem już mieć wczoraj FIFA, ale niestety wyszły pewne komplikacje. Nie wiem, ale dzisiaj na 100% będzie Cień Mordoru, więc możecie być pewni. Co z The Forestem? Tak szczerze mówiąc, tak patrząc na tą grę, jakoś na razie nie mam ochoty na granie w The Foresta. A to wiadomo dlaczego. Na razie mam tutaj zabawę w postaci Arno i Asasyna, więc to mi naprawdę już zapewnia dość pewną rozrywkę niż na przykład zabawa z kanibalami. Kurde, co to było? O, jest miarne. Co ty się bawisz? Znowu tutaj jesteśmy pośród tych tłumów. Zaraz się przebijemy. Czekaj, tu skacz. Ło! To żeś się zaasekurował. Naprawdę. To było piękne. W sumie jak jego wszystkie parkurowe wyczyny. Więc w sumie nic nowego. Nie wiem jak długo jeszcze będę grał w single player. A naprawdę chciałbym już kopa pocisnąć. Nie wiem, jeszcze będę czekał może z tydzień. Zobaczymy. Może przed świętami się uda tego kopa ogarnąć. A co do Lusiora to na razie nic nie wiem, bo od ponad 2 tygodni nie mam z nim kontaktu, więc no jest kiepska sytuacja. Jeśli chodzi o kopa. A inne kwestie to. Dobrze. Zostaw go. Dobra. Myślałem, że będzie gorzej. Ale na szczęście nie wyszło tak tragicznie. Jakoś sięgnął Arno do tych dwóch zbirów i pozabijał. Więc to najważniejsze, że mu się to udało. Tą skrzyneczkę żeśmy już odlukali, bo w sumie i tak stoi bez. O kurde,
What? To widzieliście, naprawdę. Arno, co ty odpieprzasz? What the fuck? Arno jest naprawdę do wszystkiego zdolny. Jeszcze. To jest kurde taka postać wyczynowa, że to ścierwo wszystko potrafi. A zaskakiwać najbardziej. Tutaj zawsze były lagi, będą pewnie, więc nie dziwcie się. No tu już jest mniej, na szczęście, bo pewnie mniejsze tłumy. Może nie, może tak. A co ja będę, kurde, tu akurat robi. Jak tam mam szybciej i bliżej. O kurde, to było ładne. Tutaj jakoś przeskoczył. Co to się stało tutaj? Łapa, ten. Puśćcie mnie, kurde, głowy. O, są tu balkoniki. Arno! Nie wkurza już lepiej, naprawdę. Mało bugów jest, że to jeszcze marterzy w tym odcinku chcę buga. Suwać się! Rąb te francuskie japy. Nic z tego nie ma. Dobra. Ta misja gdzieś tutaj jest podobno. Jak tu się dostać? O, jest. Jest jakieś wyjście. Dobra, to damy radę, nie? Aha, to trzeba tutaj specjalnie drzwi otworzyć. Okej. Nie. Kurde, to trochę kiepsko. A, może zaryzykujemy? Najwyżej nam się nie uda. Dobra. Kurde, no nie wyjdzie nam to, ja coś czuję. A może? Ostatni raz, jak teraz skuszę, to nie damy radę. Czekajcie. No i kurde kapowo. A gdzieś jakiś sklep macie? Może bym to ścierwo jednak otworzył. Gdzie mam jakiś najbliższy sklep koło tego? No najbliższego to tak za bardzo nie widzę. A tak patrząc, na to. No tutaj mamy chyba najbliżej do tego sklepu. Gdzie on jest? 200 metrów? Was pogrzało? Czekaj, może jakbym was tak wymordował. Macie jakieś wytrychy jednak? Czekaj, ja bym was sprawdził, może jednak macie jakieś wytrychy. Byście mi bardzo pomogli. Nic! Tylko hajsy? I to biedni. Cholerę, biedni. Nie, jak chcę się tam dostać. Będę próbował do bólu. Nie, dostaw. Ostaw biedaka. Potrzeby. Merci. Tam, któryś się pomogłem. O, trzy wytrychy. Spróbujemy tymi trzema wytrychami otworzyć. No. Wiecie, o co mi chodzi. Trzema wytrychami spróbujemy, co by na to. Zaryzykujemy. Ryzyk, fizyk. Nie uda się. To będziemy naprawdę do bólu się męczyć.
wystarczy, że się tam dostaniemy. Ło, skoczył. No i dobra, i spróbujmy teraz trzema wytrychami to otworzyć. Choć to nie będzie naprawdę łatwe. Dobra, fajnie. No i nie, no nie uda mi się znowu. Kurde. Moment. Może inny sposób. Wyposażenie. Głowa. Czy macie gdzieś jakieś opancerzenie co do na przykład wytrychów? Bo bym sobie to na chwilę założył, naprawdę. Na czas tych wytrychów bym to przynajmniej założył sobie. Ale tutaj chyba raczej to nie ma z tym wspólnego, korpus. Chyba też nic przed ramiona. Może w pasie? No, w pasie są prędzej wytrychy. Na chwilę bym kupił, tylko momentalnie na chwilę, żeby otworzyć to szaństwo. No bo ja chcę się tam dostać, nie ma bata. Trych. Dobra, tam było 22-27. A to możemy kupić ten pasek. I na przykład jeszcze ulepszyć, tak, i ulepszymy go, zakładamy tylko na chwilę, tylko który to jest ten pas, którego nosiłem, jest, zapamiętam sobie, że to jest ten pasek, którego używam na stałe, a to ten tylko na chwilę. I to na pewno HP się zmniejszyło, choć tego nie widać sobie. Dobra, no i pójdziemy sobie teraz kupić masę wytrychów. Bo naprawdę jest kiepsko. W ogóle ja stopera nie nastawiłem. Patrzcie, jaki ja geniusz jestem. Ale trochę już nagrywam, widzę. Więc niech się nagrywa dalej. Nic nie widziałeś. Jak szukać bym nie będzie teraz. Chodź, 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 chodź. O, no. Teraz jak się stąd mam dostać, a złodziej już i tak mi uciekł. Więc trudno zrobię. Ile źle poszedłem. Teraz mogę tak zrobić, no właśnie. Teraz ze sklepu. A ja sobie to otworzę. Spróbuję. Kurde. Nie, bo ja chcę tam wejść. Tam jest dla mnie misja, którą chcę zrobić. I mieć to z głowy. Ale żebym ja to mógł zrobić, no to muszę niestety pomęczyć się. Mieć ze sobą więcej wytrychów. Dobra, tutaj sklep. Bonjour, bonjour, bonjour. W pizdu dziur. Ile mam teraz wytrychów? 32. Oż, kurde. Bo. A to możemy otwierać spokojnie. Teraz to mi się na 100% uda.
Tam muszę zaznaczyć z powrotem tą misję. Którą właśnie będę otwierał. O, przestępca. Albo przestępcy. Dobra, wyglądane. Teraz wystarczy, że tutaj... O, tu przeskocz, pięknie. Chodź, wska, zobacz, wska. Zostawcie mnie w spokoju. Dobra, shut the fuck up. Nie ma tu żadnej windy. Co za gnoje. Każe mi się tak wspinać. Dobra. Teraz to ja będę otwierał tyle, ile kurde. Ile mam wytrychów? No, 32, no i proszę bardzo, teraz mogę otwierać takie syfy. Chciałem już bezbłędnie to otworzyć, ale okej. Dobra, mogę sobie je łamać, ale muszę mieć też wyczucie. Nie mam wyczucia, teraz je będę miał. No kurde, byłoby dobrze, prawie. No patrz jakie gnój. No nie, chyba tego nie otworzę za bardzo. No nie, tak blisko. Okej. Bardzo bliziutko. Jeszcze trochę. Okej, trochę się pomęczymy. Zamków połamiemy. No i dobra, się w końcu udało. Ale pasek już byśmy może zmienili jednak, co? Bo on był tylko właśnie przydatny. Pas. Tutaj. Tak, założony. Okej. Rozwikłaj sprawę tajemniczego morderstwa w środku władzy. Łożesz dupę. Cóż to się stało? Znajdź mordercę. Bardzo naprawdę proste. Obywatelu Budon. Proszę przyjąć. Nie doczytam dalej, bo... Ile tropów? Wy chyba oszaleliście. Proszę przyjąć zaproszenie na prywatne sure, które odbędzie się w naszym domu przy Rude Provare pod numerem 10 z głębokim szacunkiem Friedrich i Brigitta von Glück. No Friedrich i Brigitta von Glück. Co jeszcze? Ale tego pewnie jest mnóstwo. Jakaś butelka widzę. Świadkowie też są. Fiolki. Niewielkie szklane fiolki dają jakiś cukrem cepulny. Są napisane go w rum miejscowej apteki, która mieści się przy rue Saint Honor 137. Okej, czyli to nam daje zajebiście dużo zabawy. Gdzie jeszcze jakieś dowody? Na bankowym koncie Budona widać kilka dużych wypłat. Teraz jest pusta. Nie będę już mi czytał. Kurde, znowu. Ile jeszcze tych terenów, co? List miłosny. Chuj! Brigitta von Glück. Także mamy artefakt. Jeszcze czekał na mnie. Okej. Kurde, ile już 4 miejsca mam do odwiedzenia, a tropów jest w cholerę, nie? Się boję, że ta misja będzie trwała. Cóż tu za obraz? Czerwony duch. Brzmi nieludzko. Kurde, ile tego papieru jest. Wielkie ogłoszenie. Mm-hmm.
tutaj. Aha, syfon wentylacyjny, co z tego? Dobra, gdzie są jeszcze jakieś dowody? Może coś jeszcze ominąłem? Kurde. A mamy lustrzane odbicie? Słabo. Bardzo słabo. Nie ma... W ogóle nie ma naszego lustrzanego odbicia. Porąbane, okej. Nie ma tak, się tak nie bawię. No coś tu chyba jeszcze jest, nie? Może... poza. Dobra, tak się jeszcze rozglądam. Ostatecznie, ale chyba... tu pewnie, no. Oznaki na ścianie. Czyli ktoś musiał tutaj grozić jeszcze na koniec. Pozostały po sobie dość charakterystycznie brudny ślad. A teraz jeszcze ze świadkami pogadamy. Through that very door, Baudouin, alone in the room, and the ghost speaking with a terrifying accent. I've heard this several times. We just now heard a shot. We all ran to find out what happened. I believe it was the Red Ghost. A few nights ago, I saw the ghost myself. I turned a corner and saw him disappear right through this door. Dressed in red, with an unutterably horrific expression. Czyli to on. Co, jaki jest tutaj hardcore tego zadania, co? My name is Legan, counselor to director of finance Baudouin. He locked himself in his office well over a day ago. For some weeks he's been in a state of agitation. It's very sad that it ended this way. A ty? The legend must be true. Long ago, a Bavarian murderer was executed nearby, and his red ghost has haunted this palace to this day. Do odwiedzenia, to jest koszmar. Have you seen the painting? It appeared from nowhere just yesterday. Nie, no, wy sobie raczycie żartować, nie? Kurde, jeszcze tyle rzeczy trzeba odwiedzić. Tyle miejsc, tyle rzeczy sprawdzić. Potem to wszystko kalkulować, nie, to jest... porąbane. Ale chyba wiem, gdzie się najbliżej wybrać. Więc w sumie musimy sobie wszystko badać w jak najbliższych miejscach, bo po najdalszych. Dobra. Jakieś na wysokim. Trzeba będzie się chyba jakoś inaczej dostać. Są jakieś okna na górę? A, sprawdzimy jeszcze dokładniej. O, dokładnie. Sobie wejdziemy. Tu mamy już tropy. Nie przeszkadzam wam. Kurde, tu się będziecie teraz zaczynać dupcyć? A ja wam przeszkodzę, wiecie co? Get the fuck out! Nie? Nie? Kto chce zginąć? No, który? Czy która? No dobra. Barabara, robicie sobie dalej. A ja mam tu misję do zrobienia. Niezmiernie ważne. O kurde. Tu pewnie też skrzynia Leverhard. Założy się. No pewnie. Skąd ja to mogłem widzieć? Ale czego mamy? Aha, moment. To będzie trzeba zrobić tak. Moment. Jak mamy tak otwierać skrzynię, to muszę sobie pas zrobić. Na ten.
Dlaczego nam zostawił 4 na 32? To jest niedorzeczne. To jest w cholerę niedorzeczne. Ja wydaję kasę. Oni sobie żarty robią. Dobra, rąbać. Czekajcie, dałoby się stąd wyjść? Ja bym sobie pokupował jeszcze te trychy, ale to... Nie wiem, zobaczymy. Najpierw trzeba te dowody posprawdzać. Aha. Aha, okej. Jakieś jeszcze? Tu jakieś kolejne? Leży. Kolejny jest, kurde. No i dobra. Żeśmy to zbadali tu, mniej więcej. No ale teraz chcę sobie te wytrychy jeszcze ogarnąć. Dobra, rąbać w sumie tą skrzynię. Nie chcę mi się jej otwierać. Zakładamy z powrotem ten pasek. I się zajmujemy dalej misjami. Gdzie mamy najbliżej? Okej, też będzie najbliżej. Ładnie żeśmy skończyli. Naprawdę bardzo. No, zaraz pewnie mi będzie uciekał. Czekaj, ale uciekają. Bo raczej walczą. Use the poor and bully the weak. Dobra. Nas tutaj będzie. Tamto żeśmy znaleźli jest tylko same papierki, nic więcej. Więc tak trochę kapowo. Wierzę na tą sprawę naszą. Na razie obwiniamy tylko tego czerwonego dwa. Bo on jako jedyny się wydaje być takim najbardziej podejrzanym. Ale tu mogą pozory też być. Cóż to za człowiek? Yes, I made that elixir. It's just a few herbs tossed together to make something that stinks. A wealthy fellow, Baudouin, came in. Wanted something to keep spirits away. I told him he was a fool, but he paid well enough for me to concoct this. Yes, I made that elixir. It's just a few herbs tossed together to make something that stinks. A wealthy fellow, Baudouin, came in. Wanted something to keep spirits away. I told him he was a fool, but he paid well enough for me to concoct this. Cóż, że poradzę. Wiem to jakoś. Si notre mère entendait ça, elle est si fière de son cadet. Trochę znowu misja może nam potrwać. Oczywiście jeszcze jedno miejsce nam dodano. Nie, ja się wykończę przez tą misję. Przez tą misję na pewno się wykończę. Co oni nie faszerują w tej misji, to naprawdę. Gdzie? Albo mi się wydawało. Już niedaleko jesteśmy tej misji. Możliwe, że już pół godziny nagrywam ten materiał, więc przepraszam, jeśli będę musiał znowu dłuższy nagrywać, ale taka misja jest. W sumie na to nie poradzę. Czekajcie. To już zbadaliśmy, pamiętam. Dalej idziemy, nie? Raz tutaj. Tak, okej. Okay.
What? Oh, your sklep. Ah, bienvenue. Zwoń się, łebie. Cóż to za danie? W ogóle nie rozumiem, po co mi takie lagi w takim momencie. Nie ma tak. Nie ma żadnych świadków? Cztery trochę. A, czyli dużo sznapsu tej pieprzonej nitki. Co to? Raport. O, jakiś raport. Czyli coś musiało się dziać. A co wy się tam drzecie? Aha. Więcej śladów mamy? Tam coś widziałem, jakiś zwitek? Nie. To był kurde tylko cień słoneczny. Pozdro. Znaczy odbicie słoneczne. Coś na dole pewnie też. My husband can be very, very jealous, but he isn't the sort of man to kill anyone. I do not arm two members of the working class. What? I do not arm two members of the working class. I do not arm two members of the working class. Szukamy dalej. Trzeba to rozwiązać w ten czy inny sposób. Ty co tak stoisz? Bezwładnie. Dobra. Jeszcze trzy miejsca? Niby gdzie? Dobra, faktycznie są jeszcze trzy miejsca. Tu mamy naprawdę masakrycznie dużo roboty. O kurde. Mnie się musiało oberwać w sumie. Nie, no jej szmaty. Less work for me if you kill yourself, monkey boy. Aha. Nie, kurwa. Chyba będę musiał być AFK, albo nie wiem co nawet. No patrz, no patrzcie co się dzieje. Też się tak mogę pomachać, pokręcić. No Arno, no ja wiem, że lubisz w łeb, no kurde, ale nie. Nie teraz. Kurde, no. Jeszcze w dupę dostajesz. ZW. Over a day ago. For some weeks he's been in a state of agitation. It's very sad that it... He was a weak man. I'd make a far superior director of finance. It was for the good of the country. No, za dużo tego legala było. Za kuźwa dużo. Musiał tak skończyć. For God's sake, he killed himself. Why am I here? Bo jesteś debilem. Podwójnym. I'm not altogether certain it wasn't the ghost. But someone has to be brought to trial. Take what you like. Co tam dostajemy?
1000 oliwrów, okej, okay, może być. Suma mało. Stowny pistolet. Czad. A zobaczymy ten pistolet. Pistolet. Dwustowny. O kurde, słabiutki. Ja bym go nie polecał brać nawet. Nie. Nie ma mowy. Widzę, że gówno. Nie podoba mi się. Dobra, zakończymy odcinek. 39. Skrócę go naprawdę do pół godziny, jakby się tylko to uda zrobić. Jeżeli wam się spodobał odcinek, możecie ocenić, skomentować i zasubskrybować. Jutro będzie 40. Więc mam nadzieję, że w tym 40 odcinku już będziemy mieli ciekawsze misje. Więc trzymajcie się. Na razie. Yo. Jedność.